Z nami Grzegorz Arabas, kapitan zespołu Kotwicy Kołobrzeg. Grzegorz, przegrywacie różnicą 32 punktów. Co tak naprawdę po takim meczu można powiedzieć? Co się stało, że AZS wam odjechał? Trudno nawet mi powiedzieć cokolwiek. Nie wiem, może brak posił. Mamy dwóch nowych zawodników, dwóch, którzy będą musieli stanowić jakiś mocny punkt w naszym zespole. Co tu szczerze powiem, że JJ przetrenował z nami treningów zero, bo przyjechał i prawie prosto na mecz, także widać było tutaj brak takiej jego dezorientacji w ataku, tak? Ustawiliśmy tam jedną, dwie gry na niego, ale jak to nie zdawało rezultatu, staraliśmy się coś zmienić, już to nie wyglądało. Met grał też prawie 40 minut, też siadł gdzieś może fizycznie. Dlatego mówię, no musimy się nastawić na troszeczkę może cięższe dni w naszym życiu, ale no taki jest sport i walczymy dalej, no trudno, no 30 tutaj teraz tak, dwa punkty, no myślę, że sporo jak na to, co tu prezentowaliśmy i taki wynik myślę troszeczkę niestabilny, no ale jest taki, jaki jest, już teraz tego nie zmienimy i tyle, trzeba się ogarnąć. Jeszcze są dolne szóstki i spotkamy się z AZS-em najprawdopodobniej dwa razy, także mam nadzieję, że im się zrewanżujemy. No właśnie, w ostatnim meczu ty grałeś 40 minut, Rafał Bigus grał 35 minut, nie mieliście tak naprawdę kim grać. Dzisiaj do waszego składu dołączyli i Jeff, i Matthew, natomiast czy czujecie zmęczenie? Bo tak naprawdę dzisiaj widzieliśmy Kotwicę zupełnie niewalczącą. No nie wiem, Damian, czy akurat niewalczącą. Wydaje mi się, że mówię, no proste błędy wynikają z tego, że czysto teoretycznie mamy nowy zespół, tak? My jesteśmy, może ja i Rafał jesteśmy, no i tak Rafał do nas dołączył w grudniu, no ja i Terel jesteśmy w tym zespole, który dzisiaj grał od początku, tak? Czyli mamy remont drużyny na zasadzie generalnego, są nowi ludzie, trzeba to wszystko zgrać, to nie jest takie proste i na pewno nie powstanie z tygodnia na tydzień, ja nie, no nie wiem, czy nawet nie będzie nam potrzebna miesięcy, tak? Może jeden, może dwa wystarczy, ale nie jest to na pewno łatwa droga i no przebudowa ze zespołu, nie wiem, no w połowie sezonu, tak, na taką skalę nie jest na pewno prostym zadaniem, tak? A czy nie walcząca? Nie wiem, myślę, że walczyliśmy, na pewno opadliśmy z sił gdzieś tam i AZS nam odjechał, popełniliśmy parę prostych błędów, ale mówię, to się wszystko bierze z tego, że nie jesteśmy zgrani. My na treningu trenowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie w czworo ludzi. Jest Marek, jest Wojtek, którzy są kontuzjowani, mamy grupę juniorów, którzy z nami trenują, ale to są też świeżi ludzie. No tak jak mówię, no to nie jest prosta rzecz zbudować w tej chwili zespół, który ma wyjść i rozumieć się, jak to się mówi, bez słów, tak? AZS, większość ludzi już tu ze sobą gra drugi sezon, także no nie usprawiedliwiam tego tym, bo wynik mają zasłużony, tak? Wygrali, chwała im za to. Ale mówię, nasze zadanie na pewno nie jest proste. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą był Grzegorz Arabas, kapitan Kotwicy Kołobrzeg.